Pozdrawiam wszystkich, Waldek, kanał Photomix dzisiaj troszeczkę w innym stylu i w innym czasie, a mianowicie mam do Was, Wam właściwie, mam Wam do przekazania pewną informację. Chciałem to zrobić jako short, ale niestety nie mieszczę się w żaden sposób, żeby to dokładnie mm, opisać w przeciągu minuty, dlatego stworzyłem sobie taki filmik, żebyście wiedzieli, ponieważ jest ważna rzecz, która dotyczy wszystkich, którzy mają subskrypcję w Adobe. A mianowicie w całej okazałości chodzi o to, że Adobe Creative Cloud Sync zostanie wyłączony w lutym 2024 roku. Jeżeli używasz tej funkcji do przechowywania i synchronizowania swoich plików, musisz wiedzieć, co się zmieni i co zrobić. Aby nie stracić swojej pracy. Adobe Creative Cloud Sync pozwala użytkownikom zapisać pliki na własnych urządzeniach do folderu o nazwie Creative Cloud File, który automatycznie kopiuje te pliki do pamięci Adobe w chmurze. Później te pliki będzie można otwierać na stronie Creative Cloud lub na innych urządzeniach. Adobe zapowiada, że zakończy tę funkcję dla, dla użytkowników indywidualnych, zarówno bezpłatnych, jak i płatnych. Jako powód mówią, że jest to modernizacja usługi Creative Cloud. Funkcja ta będzie nadal dostępna dla kont biznesowych i zespołowych do października 2024. Co to oznacza dla ciebie, jeśli chcesz zachować swoje pliki w chmurze, musisz. Skopiować je do innego serwisu chmurowego lub na własne zasoby dyskowe. Adobe jednak zapowiada, że wszystkie elementy w lokalnym folderze Creative Cloud File pozostaną nienaruszone i będą pod Twoją pełną kontrolą. Jednak folder ten przestanie być synchronizowany i stanie się zwykłym folderem na Twoim urządzeniu. Istnieje też alternatywa w postaci Creative Cloud Library, która pozwala użytkownikom. Udostępniać zasoby w aplikacjach. Ta funkcja nie wydaje się być zagrożona i jest nawet uważana za zamiennik dla synchro. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tej zmianie i jej wpływie na Twoją pracę kreatywną, śledź witryny Adobe lub po prostu mój kanał. Nie czekaj do ostatniej chwili, aby zabezpieczyć swoje pliki i uniknąć niepotrzebnych problemów. Dlatego, tak jak powiedziałem, no, należy zabezpieczyć się jednak, bo może im coś nie wyjść. To jest, to jest norma, dlatego lepiej skopiować pliki, które macie w Creative Cloudzie. Właściwie, jeżeli macie synchronizowane na dysku, to yy, skopiować do innego katalogu i będziecie to wszystko mieli zabezpieczone. Mam nadzieję, że pomogłem tą informacją wielu z Was. Wielu z wielu? Wielu wielu osobom, które, które y, mają pakiet Adobe i które korzystają właśnie z synchronizacji dyskowej. Y, dziękuję, mam nadzieję, że y, takie info y, coraz będę wrzucał, może nie tylko info, a jeszcze jakieś y, informacje, y, lekkie tutoriale, y, które są za krótkie na, na filmik, a za długie, na shorta. Dlatego zachęcam do śledzenia mojego kanału, wciśnięcia subskrypcji, wciśnięcia dzwoneczka i będziecie właśnie powiadamiani o takich fajnych rzeczach, które stało się dzisiaj. Cześć, pozdrawiam.